dzisiaj kupuję prezent dla Eragonka i jesteśmy właśnie przy Pepko i szukamy jakichś dla niego fajnych rzeczy. Wchodzimy. Mamy takie stroje, ale to raczej nie. Nie wiem, czy cokolwiek będzie tutaj. Szukałam tutaj, ale nic tak jakby nie ma tutaj. Są bardziej dla piesków. I no... chyba pojedziemy do kolejnego sklepu. Wzięliśmy taką wędkę i bierzemy ją dla Eragonka. Ona kosztowała 6 zł. Tak się prezentują już wszystkie rzeczy. Tutaj są takie jedzonka. Nie wiem, jak się to nazywa. Jest z łososiem i z kurczakiem. To są z kurczaki, to z łososiem. Jest jeszcze taka mała rybka. I jest ta wędeczka. Więc mam nadzieję, że Rusiowi się spodobają i za chwilę go zobaczycie. Z Eragonek już jest z nami na stole. Wszystkiego najlepszego, Bubusiu. Tak, który ci się najbardziej podoba, co? Który? Już się zaczął tym bawić, a jeszcze nie otworzyłam, ale się cieszę. Już ci odpakuję, kochanie. Już się bawi. I Eragonek jak coś, dla przypomnienia, kończy 3 lata. Jest już otworzone. Eragonek się tak tym lubi bawić. Bardzo się cieszę, że się mu podoba, bo no wcześniej miał zniszczone. Ten sznureczek to nie, to lepiej myszkę bierz. Czyli miał zniszczone przez odkurzacz, jak już powiedziałam, albo nie, nie wiem. To zniszczy mu taki odkurzacz. I Eragonek, dla przypomnienia, kończy już 3 latka. Że jego faworytem będzie ta myszka. Myszka, czemu ja ciągle mówię myszka? Rybka. To wędka, no. Otwieramy teraz taką malutką myszkę dla niego. No to się nim bawi. Umyję ją teraz łapcie. O, słodkie. Dobra, otwieramy ci już. A tutaj pan ziemniak. Rybcia już w jego objęciach. Podoba ci się rybka? Nie, wolisz jedzonko. Może się jeszcze polubicie, co? No jak nie, to masz takie mięciusie. A słodkie to jest, sama bym takie chciała. Jak nie, ten pasztecik taki. To jest, już mam przyczynę. Aha, już się ktoś do tego dobrał. To jest ten sam. To jest kurczaczka i bardzo mu smakuje. Pana rybki nikt nie chce, jak coś to sobie przygarnę, bo jest piękny. Serio, mi się nie podoba. Nie wiem, co jest z nim złego. Może chodź tak do swojego pokoiku, a nie będziesz mi jadł na łóżku. Proszę, bo pokazuję akurat jedzenie kucie. Tego jedzonka zjedzonego mamy jeszcze 3. 10 na 10. Nawet 1000 na 10, ponieważ Dragon go tylko kocham. Tej rybki, no ja bym dała 10 na 10, ale Eragon daje gdzieś tak 4 na 10, ponieważ on nie lubi. Rybki, no dosłownie 100 na 10, bo jest mega fajna. Eragon też daje 100 na 10, bo też ją bardzo lubi. Za dosłownie 5 minut zjadł już to całe, tak jak wcześniej powiedziałam. Więc mam nadzieję, że bardzo wam się podobał odcinek. Napiszcie w komentarzach coś miłego dla Eragonka z okazji jego urodzinek. To jest mały solenizant. 3 latka kończy. No i życzę mu wszystkiego najlepszego.
Pa, mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Zostawcie łapeczki, górę, subiki. Nara!